Serdecznie witam zespół Góra Lodowa. Słupsk. Skąd ta nazwa Góra Lodowa? Od sponsora. Od sponsora. To co to jest za sponsor? Co on produkuje? Lody. Lody produkuje. To myślę, że jak tutaj sięgniecie po medal, to lody będą dla całej drużyny do oporu. Dla oporu. Dla ciebie oczywiście. Słuchajcie, jesteście drużyną, która zdobyła Mistrzostwo Polski w ubiegłym roku. Energia Basketka. Zawsze z takimi drużynami się trzeba liczyć. Choć były wypadki, że złoty medalista nie dostał się do finału, ale to jest rzadkość. Powtórzyliście złoto szkół podstawowych w tym roku, rocznika 2005. Kto tu jest ze złotym medalem 2-5 i 2-4? Ty masz dwa medale, tak? Pokaż się tutaj do kamery. I ty pokaż się też. To są chłopcy i ty też. Mieliście dwa złota macie, tak? Przydałoby się trzecie dorzucić, klubowy, nie? Powiedzcie mi, jest dużo różnicy między rozgrywkami klubowymi a szkolnymi. Co? Łatwiej szkolnych, bo nie wszyscy grają. Wasza droga do finałów była piorunująca. Wygraliście wszystko ze wszystkimi i na ostatni mecz półfinałów przegrywacie z kim? Ze Szczecinem. Z Wilkami? Dlaczego? Co się stało? Nie chcieli? Nie chcieliście do finału mieć bez porażki? Kontuzje, wszystko przy. Graliśmy 10. Trzech zawodników, 10 4 solidnych. Nie grało. To znaczy, że to Duda grał. Aha. No ja. I Aleksa. Jesteście z najdalszego zakątka z nadmorza, ze Słupska. Powinniśmy się obrazić teraz. To się nie ma co odmawiać, bo to północ Polski. Jak dzisiaj siadałem, to smakowało? Pierwszy mecz z kim gracie? Znacie tą drużynę? Tak. Mieliście kiedy z nimi? Tak. Gdzie? Na obozie. Na obozie graliście z nimi z Marii? Znaczy ja grałem. Jak ćwierćfinały czy półfinały były mocniejsze? Ćwierćfinały czy półfinały? Ćwierćfinały była skutkiem. Nie widziałeś? No bo słuchaj, kiedy rozmawiamy z chłopakami z Lublina, to mówili, że ćwierćfinały mieli ciężko. Ważny jest pierwszy mecz. Może wyjdzie teraz piątka, ale ta piątka, która wchodzi w czwartym kwarcie. Zazwyczaj. No. Nie ma wszystkich. Nie ma wszystkich. Słuchajcie, macie aż pięciu ze swoich zawodników z rocznika 2005. Ciężko jest wygrywać, ja znam doświadczenia, bo to są moje finały Mistrzostw Polski już 12. I zespół, który ma w składzie powyżej 3-4 zawodników z rocznika rocznika, mu ciężko idzie. My jesteśmy może wyjątki się zdarzają. Kto jest 2005? Czy co byłeś tymi medalami? Ty też? Nie, Chcecie na pewno odbić sobie OM-y, prawda? Bo no, chcę. Czarny, kto był w kadrach wojewódzkich w Człubowie? Nie udało się dostać do finału i teraz przydałoby się odbić. No, przydałoby się. Waszą mocną stroną co jest? Kontry. Obrona. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Niech wygra lepszy. Rozmawiałem z wami też troszkę na siadaniu. Mówiliście, że nie to grupa, nie grupa pierwsza, a grupa druga jest mocniejsza, tak? Tak, tak się śmiejemy. Jak to w cudzym słowie mówią, wszystko okaże się w praniu. Właśnie, wyjdzie w praniu. Zrobimy sobie uszy. Ale dzięki. Co mam krzyczeć? STK. STK! Czarni!